branży i wyprodukowanie 50 sztuk w tej chwili śmigłowców w firmie, która nie zajmuje się produkcją śmigłowców, gdzie nie ma potencjału ani takiego logistycznego, ani fabryki, ani ludzi do produkcji, jest to po prostu niemożliwe, żeby to zrobić w ciągu 2 lat. Jeżeli cokolwiek będzie tutaj robione, to będzie to zmontowanie naprawdę z gotowych podzespołów, a może jeszcze mniej. Panie Przewodniczący, do Pana pytanie. Z tego, co Pan mówi, wynika dosyć jednoznacznie, chociaż nie nazwał Pan rzeczy po imieniu, że sądzi Pan, że doszło do jakiejś gigantycznej afery korupcyjnej. Powiedział Pan, że obarcza Pan za to ewentualnie prezydenta Komorowskiego, czy tylko jego? Znaczy się, on najbardziej w tym przekazie medialnym do tych takich działań, które są trudno wytłumaczalne, jest, odnosił się, on sam w tym wszystkim bezpośrednio uczestniczył. Od tego, jaki miał udział, bardzo liczę na to, że również parlamentarzyści się zaangażują, bo kontrakt jest ogromny i że znajdzie wyjaśnienie, ponieważ to jest, najważniejsze jest tym nie dlatego, że pieniądze wpłyną, ale dla człowieka, dla nas, jako dla naszej ojczyzny jest praca. Nas pozbawia się kolejnego zakładu pracy, miejsca realnego pracy. I to jest ta wartość największa, bo pieniądze to jest rzecz nabyta, ale wartością nadrzędną jest praca i nas się pozbawia kolejnych zakładów pracy, takich dobrych, stabilnych miejsc pracy, w których nie tylko dokonuje się jakiś postęp, ale dokonuje się rozwój. I tego nas się pozbawia, naszej ojczyzny. I tak ja to widzę. A ten proceder trwa już 25 lat. Ale kiedyś trzeba powiedzieć temu dość. Mówię tutaj do ludzi, do obywateli, żeby kiedyś powiedzieli dość temu, bo zostaniemy z niczym. Dziś i tak jesteśmy w 80% tylko usługodawcami, tylko nie wiemy tak do końca dla kogo. I że dziś nasze zarobki są niższe niż w wielu kantonach w Chinach, to też jest fakt. I nie ma perspektywy dziś, jeżeli w taki sposób potoczą się te rozwiązania gospodarcze, gdzie na całym świecie swego rodzaju motorem napędowym gospodarki jest jedna również z gałęzi, jakim są zbrojenia. A jeżeli te wszystkie nasze zbrojenia, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo, niemal w 100% w tej chwili powstają poza naszymi granicami, to w jaki sposób mamy ponownie uprzemysłowić nasze państwo, naszą ojczyznę?